Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejnego Farminga 22. Jedziemy w tym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy talerzowali. Te dwa odcinki nagrywam jeden po drugim, ze względu na koszt roboty, no to wiadomo, trzeba troszeczkę. Dobra, to podpórkę to. Dobra, rozkładaj pan to. Zobaczymy, jak tam będzie szła ta robota. Dobra, tam się później poprzeczniaka się później zrobi. Bałem się, że masy sobie nie poradzi, ale idzie. Z brzegu jadę z zewnątrz, bo tutaj, tak jak widać, ta miedza jest słaba. Nie chciałbym sąsiadowego wjechać. No. Ładnie idzie, to sobie zrobimy płotę. Dobra. Brzegu zrobione. No, trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze pociągnie nawet. Bałem się, że masę nie będzie sobie rady dawał, że będę musiał jednak wziąć ten wolniejszy sprzęt, ale jest troszkę silniejszy lokomotywy, ale widzę, że masę sobie radzi. Co mnie bardzo cieszy. Dawaj, 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 dawaj. No, jakieś mijaki mi się zaczynają robić. A mijaczków my nie potrzebujemy. Całkiem dobrze mu to idzie. O, będzie piękna wata na miniaturkę. Nie bardzo mi się uśmiecha znowu jeżdżenie tym silnikiem.
Zastanawiam się nad wymianą tego silnika, tego małego, na jakiś wleczony. Czekajcie, zobaczmy może w sklepie, co my tu mamy za silniki. Bo my posiadamy to ustrojstwo i ja bym wymienił sobie go albo na taki 4-metrowy, tylko do niego to już jest potrzeba trochę koni. Ten mamy 3, tu mamy 4-metrowy silniczek. I tylko, że on mi, kurde, może być ciężko, żeby on mi to radził. Tu jest 6 metrów, to już jest za dużo. 6 metrów to po prostu nie radzimy. Ewentualnie zamienimy sobie na takiego 4-metrowego Amazona. 16 tysięcy to jeszcze nie tak źle, no bo tu mamy 4-metrowy, no. Ten albo ten. Bo to już są za wielkie. Ten jest 3-metrowy. Więc jak już, to coś takiego bym kupił. Sprzedamy tamten, który mam, a kupimy ten. Zobaczymy, jak to będzie szło. Bo skoro w tej talerzówce mi ten masy idzie i mi się wydaje, że 4-metrowy siewnik też spokojnie będzie ciągnął, a męczyć się tamtym ja jakoś nie przeparam, jak on się nie widzi za bardzo. Spójrzmy w ogóle do daty. Rzepak, to już jest czas. Najwyższy siać, no można w 3 miesiące też. No ale w tym miesiącu będziemy. A na drugim polu będziemy siać. Za drugim polu będziemy siać soję, ale to aż dopiero na wiosnę. Dobra, małe cięcie było, bo telefon mi dzwonił. Zwykle jak nagrywa to telefon. Nie, no muszę to cofnąć i poprawić, bo nie dam rady.
To tak wygląda, że na razie póki co inny. To będziemy grać na Usinie. Jak inna jakaś dobra mapa nie wyjdzie. Więc podejrzewam, że dosyć długo sobie na tej osince pogramy. Ciekawy jestem, jak się talerzówka zachowa, jak będzie animacja, jak ja przez tą słomę będę przejeżdżał. Normalnie znika, dobra. Cofnijmy trochę, bo zjechałem okropnie. No i pół pola jest. Dobrze, u tego sąsiada, tu kurde już puste pole, to mam jak manewrować. W razie wjeżdżam, to nie robię szkody. Ciekawe, czy tutaj na raz mi się to uda diabnąć. Dobrze by było, gdybym nie musiał tu wracać. Tutaj pewnie troszeczkę. Tak. Ale tutaj ten kawałek, który już jest przy samym domku, to można w samym końcu pola to się wróci. Tutaj jakiś mały mijaczek i mamy praktycznie skończone pole. Fajne. Pole skończone. Przygotowane pod zasiewy. Na razie wstawię to tutaj, później to i tak pewnie będę musiał
Dobra, podjedziemy sobie pod ten siewnik. Zobaczymy, czy w środku w ogóle nasiona jakieś ma. Tak, ten kultywatorek też sprzedam. Ma nasion. Zjedziemy z nim tutaj, zaraz wyszukujemy te nasionka gdzieś. Jest. Wysypane, jedziemy go sprzedać i kupimy Amazonkę. Jak to wiadomo w farmingu, jak się sprzedaje w sklepie, to zawsze parę groszy więcej. Idziemy to sprzedać, gdzie tu jestem, znaczy pod sprzedaży. Kurde, nie widzę go. Musi gdzieś być. Nie no, tu jest sklep. Tam są zwierzęta. No, tu jest na pewno sklep. Spójrzmy na mapę, może będę lepiej widział. Nie, no tu jest tylko sklep i tu nie ma jako takiego, żeby warsztatu, żeby to sprzedać. Jest miejsce, ale sprzedać się go nie da. Dobra, to nie ma w takim układzie co się bawić, po prostu go sprzedajemy w ten sposób i tyle. Siewniki, sprzedaj. Chyba, że ja jestem ślepy, nie zauważyłem, ale tak i tak, tak też może być. Dobra. 4-metrowy ten za 16 tysięcy. Bierzemy ten. Koła. Jakieś koła, co tu z tymi kołami? Szerokie opony? Wąskie. Nie, bierzemy standardowy kup. No. Całkiem, dobra. Zobaczymy, jak się go podepnie będzie wyglądał. No widzicie, elegancko pasuje mi do tego masejka nawet. Ramę też mi się powinien mieścić. No i dobra, na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!